Tworzenie wielkich i skomplikowanych budowli z Lego potrafi być męczące, dlatego dzisiaj postanowiłem odwrócić konwencję i ze skali minifigurkowej przejść na skalę mikro. Dzięki temu zamiast ograniczać się do budynków czy pojazdów, mogę zbudować całe światy. Mikroświaty. Zacząłem od przygotowania okrągłej, zielonej podstawy, na której zbuduję miniaturowy świat dinozaurów. Na początek ułożyłem szary wulkan, do którego dodałem przezroczyste pomarańczowe elementy imitujące lawę. Korzystając z zielonych kwiatków, dodałem parę krzaczków i zrobiłem też kilka rodzajów drzew, które umieściłem na mapie. Wszyscy wiemy, jak skończyły dinozaury, więc z takiego elementu, dodając transparentne stady, zrobiłem lecący meteoryt, który umieściłem na przeźroczystej podporze. Na koniec postawiłem tu minifigurkę dinozaura, który ewidentnie jeszcze nie wie, co nadciąga. Pierwszy mikroświat jest gotowy. Trzeba go teraz umieścić w bezpiecznym miejscu, gdzie będzie mogło toczyć się jego mikrożycie. Na tę okazję przygotowałem specjalną szklaną kopułę, w której umieściłem konstrukcję i oznaczyłem etykietą z numerem seryjnym oraz nazwą świata. Ten dorodny okaz będzie idealnym początkiem mojej wystawy. Otóż ostatnio zaopatrzyłem się w regały, które mają służyć mi jako tło do nagrywania, jednak wciąż wieje na nich pustką. Zamierzam stworzyć tu naprawdę efektowny widok, dlatego potrzebuję ekskluzywnych eksponatów, które będą robić wrażenie. Mikroświat jurajski prezentuje się nieźle, ale aby wystawa powalała z nóg, potrzebuję ich o wiele więcej, więc czas stworzyć kolejne. Postanowiłem dla dopełnienia zacząć od kilku mikroświatów przedstawiających różne biomy, więc szybko zużyłem podstawę dla pustyni. Na środku wylałem trochę wody, a następnie ustawiłem dookoła malutkie palmy, tworząc oazę. Na wydmie obok będą rosnąć kaktusy, a mała gałązka położona luzem posłuży za uschnięty konar. Pustynny mikroświat gotowy. Pora na następny, który będzie przedstawiał dżunglę. W podstawie zrobiłem prostą rzekę spływającą po krawędzi, a z drugiej strony ułożyłem sporą górę. Tutaj, korzystając z niebieskich elementów energii, stworzyłem podwójny wodospad. Zrobiłem roślinność w postaci przyziemnych kwiatów i krzewów. Następnie dodałem kręte drzewa rosnące na wzniesieniu oraz takie o prostych pniach. Na koniec, wykorzystując zakręcony bat, zrobiłem wijącą się wokół jednego z drzew roślinę i gotowe. Oba biomy umieściłem pod kopułami i oznaczyłem odpowiednimi etykietami, a następnie umieściłem na półce. Wygląda to fajnie, ale brakuje tu większych graczy. Na szczęście tak się składa, że mam też giga kopuły, w których zmieszczą się nieco większe modele. W takim razie przygotowałem sporą podstawę, na której powstanie górski teren. U podnóża góry znajdą się zielone pastwiska, gdzie zacznie się szlak prowadzący w bardziej skaliste otoczenie. Tutaj stanie schronisko dla turystów oraz trochę ubogiej roślinności, natomiast z drugiej strony góry powstanie jaskinia. O, zaraz, ktoś tam jest. Czekaj, trzeba przybliżyć. O, spojrzę przez lunetę. Ło! Dobra, jemu lepiej nie przeszkadzać. Góra zakończy się ośnieżonym szczytem, a na czubku nie mógłbym nie wetchnąć flagi. Górski mikroświat ukończony, więc zejdźmy teraz trochę niżej i zajmijmy się dnem morza. Zacząłem od ułożenia potężnej formacji skalnej, na której po dodaniu kolorowych elementów powstała rafa koralowa. Z zestakowanych stadów oraz elementów pnączy zrobiłem sięgające w górę wodorosty i dodałem też inne detale. Z przezroczystych bryków ułożyłem powierzchnię wody, która będzie trzymać się na dwóch długich podporach. Wystające ponad powierzchnię fragmenty wykorzystałem jako okazję do zrobienia boi, a kostiumu od minifigurki kapitana użyłem jako miniatury statku odbywającego rejs nad rafą. Teraz morski mikroświat jest kompletny i po zamknięciu w kopule można podziwiać go w pełnej okazałości. Oznakowałem obie potężne konstrukcje i umieściłem na półce z resztą, tym samym dopełniając przyrodniczą kompozycję. Jednak to dopiero początek. Eksperymentując na pierwszych sztukach i prowadząc skrupulatne obserwacje, doszedłem do wniosku, że nie dotknąłem jeszcze prawdziwego potencjału mikroświatów. Aby stworzyć swoje opus magnum, muszę otworzyć umysł. Dlatego następnym krokiem będzie poszerzenie tematyki. A w tym pomógł mi Komputronik, który jest sponsorem tego materiału. Jako że zbliżałem się święta, to dostałem od Komputronika zestaw Wizyta Świętego Mikołaja. Nie zwlekając, otworzyłem pudełko i błyskawicznie złożyłem secik, który prezentuje się w taki sposób. Możecie zakupić go na stronie Komputronika, ale oprócz tego znajdziecie też szeroką ofertę innych zestawów Lego, które mogą wam się spodobać. Postanowiłem rzucić sobie małe wyzwanie i wykorzystując jak najwięcej elementów z tego zestawu, spróbuję złożyć świąteczny mikroświat. Zacząłem od zabrania kilku zasp śnieżnych i klocków z komina, dzięki którym do stelaża podstawy dorobiłem obramówkę. Następnie zabrałem dwa półokrągłe plejty i przyczepiłem na górę. Postanowiłem, że zbuduję fabrykę zabawek Świętego Mikołaja, więc zacząłem od zrobienia rzeki i otoczyłem ją śniegiem. Z czerwonych klocków zacząłem robić budynek, wyciągnąłem z choinki przezroczyste plejty, z których zrobiłem okna i zakończyłem ośnieżonym dachem. Z miksera wyjąłem element, który posłuży jako koło młyńskie wytwarzające energię dla fabryki. Daszek domku dla ptaków stanie się dachem przedsionka, a z brody i czapki Mikołaja zrobiłem wieże
z jego wizerunkiem. Wziąłem pręt od skrzynki na listy oraz czarny klocek Technic i zrobiłem z nich kominy. Listki jemioły połączyłem z brązowym zaczepem, tworząc małe choinki, a z filiżanki leżącej na stole zrobiłem małe iglo. W ten sposób świąteczny mikroświat jest gotowy, a fabryka Mikołaja może zacząć produkcję prezentów. Natomiast jeśli szukasz prezentu dla siebie lub kogoś bliskiego, to na pewno znajdziesz odpowiedni zestaw Lego na stronie Komputronika. Link do sklepu jest oczywiście w opisie. Zapraszam. To doświadczenie otworzyło mi głowę, więc jako kolejny postanowiłem zbudować mikroświat baśni o magicznej fasoli. Na zielonej podstawie postawiłem stodołę i studnię z pompą, a używając złotych pazurów zrobiłem fragment pola pszenicy. Z trzech stadów powstała figurka Jasia, który zasiał nasiona magicznej fasoli. Będzie ona sięgać aż do chmur, więc przygotowałem podstawę z obłoków, na której złożyłem miniaturowy pałac z wieżą zegarową. Przymocowałem całość do fasoli i dodałem ostatni fragment wystający ponad chmurami. W ten sposób kolejny mikroświat drugiej generacji jest gotowy i znalazł dla siebie miejsce na regale. Zastanawiając się nad kolejnym tematem, w oczy wpadła mi ta minifigurka przedstawiająca statuę i od razu pomyślałem, że w mikroskali mogłaby idealnie odzwierciedlić Jezusa z Rio. Przygotowałem odpowiednią podstawę zawierającą fragmenty wody, miasto na wybrzeżu oraz potężną zalesioną górę. Na jej szczycie przygotowałem piedestał dla posągu, a wykorzystując gumkę, która jest oficjalną częścią Lego, ustawiłem ręce figurki w odpowiedniej pozycji. Teraz mogę umieścić ją na makiecie i w ten sposób krajobraz Rio został dopełniony przez górującego nad miastem Jezusa. Mikroświaty naprawdę dobrze prezentują się pod kopułami, a tak się składa, że w Lego również można znaleźć element kopuły. Postanowiłem nagiąć trochę zasady i zrobić jeden świat w większej skali. Skleciłem jeszcze figurkę losowego jasnowłosego okularnika w białym kitlu, który będzie stał za kamerą i w ten sposób mamy mikroświat umieszczony w mikroświecie, będącego częścią mikroświata. Istna mikroświatocepcja, nie ma co. Przy kolejnym projekcie postanowiłem pójść w technologiczne klimaty i zbudowałem platformę startową dla rakiety. Obok z klocków Technic zrobiłem wieżę z tunelem, którym astronauci będą dostawać się na pokład. Dodałem jeszcze parę detali i można startować. Po uchwyceniu tego momentu pora zająć się kolejnym mikroświatem, przedstawiającym cel lotu rakiety, czyli Księżyc. Przygotowałem szarą podstawę, na której umieściłem kilka stadów z otworami imitujących kratery. Budowę bazy zacząłem od małego budynku z wielką anteną satelitarną na dachu. Zielonego pędzla użyłem jako drzewka, które będzie rosnąć pod szczelną kopułą tuż obok. Następnie złożyłem bardzo wysoki budynek, który zakończyłem używając rapiera jako długiej anteny. Obok stanie podobna konstrukcja zawierająca lądowisko dla rakiety, a ostatnim szczegółem będzie mały pojazd z wiertłem, który stanie na podejście w pobliżu. Tak prezentuje się futurystyczne księżycowe miasto w pełnej okazałości. Będzie ono stanowić porządny dodatek do wystawy, ale wciąż brakuje w niej czegoś, co naprawdę powali z nóg. Klejnotu, który przyćmi wszystkie pozostałe. Aby wymyślić coś tak potężnego, moja głowa potrzebuje chwili wytchnienia, więc żeby zebrać więcej inspiracji, zapytałem was w poście na YouTube o pomysły na mikroświaty, które powinienem zbudować. A oto wasze propozycje. Rolka 2. Miniaturowy świat Minecrafta. Fajnie by było zobaczyć. Postanowiłem przedstawić świat Minecrafta w warstwach, zaczynając od Deep Dark. Ze stadów zrobiłem parę rud diamentów i redstone'a, po czym dodałem most, na którym będzie skrzynka oraz przechadzający się warden. Kolejną warstwą będą zwyczajne jaskinie. W pustym korytarzu położyłem tory oraz drewniane podpory, tworząc szyb opuszczonej kopalni. Dodałem tu jeszcze skrzynkę i pajęczynę oraz miniaturowego zombie. Pora zająć się powierzchnią. Jest tutaj mała sadzawka, przy której będzie rosła trzcina cukrowa. Na polance umieściłem parę kwiatów oraz zrobiłem dwa drzewa, dąb i brzozę. Teraz można połączyć wszystkie warstwy i konstrukcja gotowa. Szczerze mówiąc, wygląda to trochę jak wybór mapy w jakiejś gierce. Brakuje już tylko Steve'a, którego zrobiłem z czterech klocków i postawiłem na powierzchni. Zaraz, co on robi? Wow, bratku, kawał porządnego kilofa. O nie, zaleje mi studio! Mateusz Trapper X. Mikroświat Star Wars na śniegu. Pasuje klimat jaki mamy. Na białej podstawie ustawiłem dwie wieżyczki rebeliantów oraz generator osłon, którego będą bronić. Następnie przygotowałem miniaturowego AT-AT Imperium i zamocowałem na przezroczystym barze. Pozostało zamieścić tu statki rebeliantów, w tym jeden, który będzie starał się przewrócić maszynę kroszącą. Mikrobitwa o mikrohot ukończona. Mister Smęcio. Najazd Gargamela na wioskę Smurfów powinien być sam raz. Co prawda złamie to zasadę mikroświata, ale pomysł jest super, więc czemu nie. Zacząłem od kilku grzybowych domków oraz dwóch smerfów. W okolicy postawiłem parę paproci oraz smerfo-jagodowe krzewy. Koniecznie musi znaleźć się tu jeszcze drzewo, na którym stajni zrobiłem rosnące huby. W wiosce smerfów toczy się wesołe życie, jednak nie na długo, gdyż szybko zużyłem figurkę Gargamela wyposażonego w sieć, który wparował do wioski i zaczął łapać niebieskie stworki. Niezbyt smerfastyczne, kolego. Tymoteusz Saaciak 2059. Mikroświat przedstawiający Godzillę. Na szarej podstawie z układem ulic poprzyczepiałem wieżowce z neonowymi banerami, a
a z zielonych gałek zrobiłem miniaturowe drzewka. Ostatnim budynkiem będzie potężny sklep rybny z wielką rybką w szyldzie. Pozostało ukraść minifigurkę ze świata jurajskiego, która w tym otoczeniu zostanie Godzillą. Wygląda na to, że potwór zainteresował się szyldem sklepu. Ale zaraz, w innym mikroświecie jest jakieś poruszenie. Gollum vs. Godzilla? No, taki film to bym obejrzał. Monter TV. Chciałbym zobaczyć w wersji mikroświata Mordor z Władcy Pierścieni. Zacząłem od czarnej podstawy, w której przygotowałem koryto na rzekę lawy i wypełniłem je pomarańczowymi klockami. Na krawędzi zbudowałem górę przeznaczenia, z której wycieka lawa i dodałem lecący odłamek skalny. Obok przygotowałem podstawę wieży Barad-dûr, którą następnie zwęziłem i zakończyłem rozwydlonymi słupami, między którymi znajdzie się oko Saurona. Miniaturowy Mordor jest gotowy. Wszystkie te mikroświaty wyglądają świetnie, lecz wciąż pozostała pusta przestrzeń na ostatni, który zwieńczy całą kolekcję. Dzięki zbudowaniu tylu konstrukcji już wiem, co powinno stanąć na honorowym miejscu. Jednak zanim wezmę się za budowanie, muszę przekazać wam ważną informację o konkursie na zbudowanie własnego mikroświata organizowanego na Discordzie Klockowej Republiki. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie, dla uczestników poniżej 13 lat oraz 13+, a w każdej z nich zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Sponsorem nagród jest Computronic, a do wygrania jest odpowiednio zestaw Perła Przeznaczenia dla młodszego zwycięzcy oraz Świątynia Złotego Posążka dla starszego. Aby wziąć udział, należy zbudować własną konstrukcję w skali mikro, która zmieści się na kartce A5. Następnie trzeba położyć ją na takiej właśnie kartce, aby było widać, że rozmiar konstrukcji jest prawidłowy, a obok umieścić kartkę z aktualną datą, dzięki której jesteśmy w stanie zweryfikować, że praca nie została ukradziona z internetu. Gdy to będzie gotowe, należy wykonać zdjęcie, na którym wszystkie elementy będą widoczne i wysłać je na odpowiedni kanał na Discordzie Klockowej Republiki w zależności od twojego wieku. Czas na wysyłanie prac trwa od teraz do 14 grudnia włącznie. Następnie jury wybierze 3 najlepsze prace z każdej kategorii, a społeczność w głosowaniu wyłoni zwycięzców. Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu znajdziesz na Discordzie. Powodzenia! A jako ostateczny mikroświat swojej wystawy postanowiłem zbudować potężny, fantastyczny zamek. Zacząłem od niebieskiej podstawy z kilkoma skałami, na której umieściłem wysoki kawałek lądu na klifie. Tutaj postawiłem pierwszą część zamku z bramą wejściową i dodałem wychyloną wieżyczkę. Następnie zająłem się główną wieżą, stakując okrągłe plejty na przemian, tak by powstały okna. U szczytu dodałem mniejszą wieżę, która będzie wystawać z boku, zakończyłem całość strzelistym dachem i wczepiłem do konstrukcji. Obok wzniosłem wysoką katedrę z wyjściem na most, prowadzący do kolejnej sporej wieży, a oprócz niej przyczepiłem też parę mniejszych wieżyczek. Na zielonym terenie dodałem kilka drzewek, a na dole, gdzie znajduje się tajne wyjście, dodałem most i kolejną basztę. Przed bramą zamku dodałem most zwodzony i wychyloną do niego skałę. U jej podnóża zrobiłem pomost i dodałem drzewko oraz płynący statek. Następnie zestakowałem na sobie wiele jumper plate'ów, tak bym mógł zrobić z nich kręte schody, którymi połączyłem szczyt skały z portem. Tym samym konstrukcja została ukończona, a wystawa mikroświatów wreszcie ma swój klejnot w koronie.